Dzień dobry, a w salonie poseł i członek prezydium Klubu Parlamentarnego Kukiz 15, Kornel Morawiecki. Panie Dzień dobry. Panie przewodniczący, zaskoczyło pana, że prezydent Andrzej Duda nie odniósł się w tym wieczornym telewizyjnym wystąpieniu do wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Trybunału? No nie zaskoczyło mnie, bo uważam, że prezydent zrobił właściwie krótko, tak dosyć ogólnie, poszedł nad to wszystko, nad ten spór, który Sejm toczy i wytłumaczył narodowi, o co tutaj chodzi, że chodzi o to, żeby były dobre, skuteczne rządy. Mówił pan wczoraj, prezydenta uważam za pierwszego obywatela Polski. Myślę, że znajdą się argumenty prawne, których ja w tej chwili nie znam, które będą usprawiedliwiały prezydenta. Czy to nie jest troszkę tak, że staje pan w obronie prezydenta, zanim pozna pan argumenty prawne? No może i tak trochę, bo prezydenta chce, każdy Polak powinien bronić, to jest jasne, bo to jest nasz prezydent, powinniśmy mieć jego blisko, ale no, poznanie argumenty prawne są też ważne, ale przecież nie najważniejsze, argumentacja tego Trybunału, przygotowana pewno dużo wcześniej, zawiła, długa i tak dalej, no, ona się zderza z tym krótkim orędziem pana prezydenta. Tak bardzo korzystnie dla pana prezydenta, na szczęście. No, ale są prawnicy, którzy przypominają, że prezydent jest strażnikiem konstytucji. No jeśli Trybunał mówi to, co mówi, no to trudno, żeby prezydent tego nie słyszał. Ale to ja rozumiem. No, konstytucja to jest bardzo ważna, dla nas prawo, no taka ustawa i w ogóle no wielka rzecz, no, ale przecież właśnie chodzi o to, jak Trybunał łamie konstytucję i potem chce być jej strażnikiem, no to ktoś też tutaj musi być i arbitrem, no i ktoś też musi powiedzieć, co się dzieje. No. Czyli prezydent stoi ponad Trybunałem i ma być arbitrem dla Trybunału? To nie jest tak. Jak jest, przepraszam, no, Polska jest w tym podziale władzy monteskiuszowskim. Ale przecież to chyba nie powinno być tak, żeby Trybunał Konstytucyjny był nie jedną, czyli władza sędziowska nie była jedną z separowanych władz, które w tym pomyśle podziału władzy jest zawarty, tylko była taką nadwładzą, że ona wszystko, że ona decyduje zupełnie. To można odwrócić to, co pan mówi, i powiedzieć, że prezydent też nie może być nadwładzą. No to prawda. To prawda, ale właśnie tu jest pewna równowaga, pewien balans. No. No, myślenie, że wszystkie decyzje, a zwłaszcza decyzje niekonstytucyjne, co sam Trybunał przyznał, Konstytucyjnego Trybunału, no, mają być respektowane, no to jest jakieś horrendum. No profesor Jan Zimmermann z Wydziału Prawa i Administracji UJ, czyli promotor pracy doktorskiej pana prezydenta Dudy, mówi tak. Andrzej Duda złamał konstytucję, nie zaprzysięgając trójki sędziów TK i zaprzysięgając czterech sędziów wybranych przez obecny Sejm. Argument prawnika. No ja rozumiem. Myślę, że znajdą się prawnicy, którzy powiedzą, że Andrzej Duda nie złamał konstytucji. Ja to na pewno, jestem. Ale pan jeszcze nie słyszał tych prawników, rozumiem. Ja nie jestem prawnikiem, ale nie sądzę, żeby takie stwierdzenie było, tak kategoryczne stwierdzenie było właściwe w obecnej sytuacji w Polsce. Bo to jest, przejdźmy z tego poziomu takiego trochę kazuistycznego, takiego właśnie prawniczego, na poziom właściwy, co się właściwie tu w Polsce dzieje. No. Platforma Obywatelska, licząc się z tym, że przegra wybory, chciała doprowadzić do sytuacji, w której będzie miała kontrolę, władzę nad Sejmem, a pośrednio w ten sposób nad narodem, właśnie dobierając tych sędziów nie całkiem uczciwie. I tu Trybunał Konstytucyjny to powiedział. No ja rozumiem, dwóch sędziów zostało wybranych niezgodnie z konstytucją. Ale on to powiedział teraz, ale ci sędziowie nie wiedzieli, to ci wszyscy sędziowie nie wiedzieli, że zostali wybrani z konstytucją. A ci, którzy zostali wybrani w tym tygodniu, nie wiedzieli, że no, dwóch tylko powinno być wybranych, a nie trzech? Nie wiem, nie wiedzieli może. Ale ja nie wiem, ja nie chcę wchodzić w ten spór, chcę tylko tyle powiedzieć, że nad tym wszystkim, przecież tak jak kiedyś parę dni temu powiedziałem, ma być to dobro narodu. No nie może być tak, żeby spór paraliżował państwo, spór prawników, nawet wielkich prawników, nawet z wielkimi autorytetami, żeby przez to spadała giełda w Polsce, żebyśmy my Polacy cierpieli z tego powodu. No, tak, mówił pan, że nad prawem jest dobro narodu. Jeżeli prawo to dobro zaburza, to nie wolno nam uważać tego za coś, czego nie możemy naruszyć. Oczywiście. Pytanie tylko,
Kto rozstrzyga o tym, co jest dobrem narodu i kiedy można prawo naruszyć? Oczywiście, że to rozstrzyganie musi być, powinno być w jakimś społecznym właśnie konsensusie. I tu mamy taką sytuację? Nie mamy do końca jeszcze, ale pan prezydent wzywa do tego. To jego stanowisko, tą jego próbę rozwiązania, no nie można dezawuować i nazywać, że pan prezydent łamie konstytucję. My wszyscy powinniśmy teraz szukać wyjścia z tej sytuacji, w której wprowadziła nas chęć Platformy Obywatelskiej rządzenia nad Polską, mimo tego, że nie będzie miała większości w parlamencie. To szukając wyjścia z tej sytuacji, jeśli jest tak, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że trzej sędziowie są wybrani zgodnie z konstytucją, jeśli chodzi o to październikowe głosowanie, dwaj niezgodnie. To czy w tej sytuacji ci trzej sędziowie wybrani zgodnie z konstytucją powinni pracować w Trybunale Konstytucyjnym? Być może powinien się podać do dymisji przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego i nie wiem, i ludzie, którzy wtedy to ten wybór tych dwóch sędziów zaproponowali, czy w ogóle zatwierdzili wtedy. Ale to nie przewodniczący Trybunału wybierał tych sędziów, Sejm, posłowie. No tak, ale przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego nie protestował przeciwko temu. Wtedy nie protestował. O tym mówiła nie tylko palestra, nie tylko środowisko sędziowskie, ale prasa, ale media mówiły. Prezydent przestrzegał, jak mówił orędziu, żeby nie podejmować pochopnych i nie do końca słusznych prawnie kroków. Tak? To czy prezydent dzisiaj powinien przyjąć ślubowanie od tych sędziów, którzy zostali wybrani, jak uznał Trybunał, zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem? Bardzo pana proszę, byśmy takiego sporu nie prowadzili, bo ja nie jestem prawnikiem, ja nie chcę na tym poziomie deliberować, czy prezydent powinien przyjąć to ślubowanie. Prezydent przyjął ślubowanie, widocznie uznał, że powinien przyjąć, tak? No i myślę, że w kierunku takiego uspokojenia sytuacji, może coś zrobić, może powiększyć skład Trybunału, może niech część sędziów Trybunału Konstytucyjnego poda się do dymisji, przecież zawsze można to rozwiązać. Może niech ten szanowny, wielki Trybunał Konstytucyjny zrobi coś, co naprawdę pomoże Polsce. Ale dlaczego miałby się podać do dymisji, panie przewodniczący? Dlaczego miałeś się nie podać? Dlatego, dla dobra Polski właśnie. Ale dlaczego? Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że jest zamęt, że państwo, media podgrzewacie atmosferę i dochodzi do sytuacji, w której my Polacy tracimy na tym wszystkim. Trzeba tak na to spojrzeć, stanąć ponad całym tym zawirowaniem, tak? I jakoś wyjść na prostą, bo inaczej, to jak? Na poziomie prawnym, myślenie, że na poziomie prawnym znajdziemy tu rozstrzygnięcie, jest złudne. Bo widać tego, że jedni, to z drugiej strony ci prawnicy, co teraz zostali wybrani, ci posłowie Trybunału powinni się nie zgodzić na ten wybór. Tak jak tam się powinni zgodzić, więc tu odbijamy sobie piłeczkę w ten sposób. Robi się sytuacja Tak, proszę bardzo. To pytanie, czy tę sytuację uda się jakoś rozwikłać, rozstrzygnąć w ramach Narodowej Rady Rozwoju, bo pan prezydent zapowiada, że powoła zespół w ramach tej rady, który ma wypracować zasady wyłaniania sędziów Trybunału i jego pracy. Tak, to na przyszłość. Da się pan zaprosić do takiego zespołu jako przedstawiciel jednego z klubów parlamentarnych? Ja bardzo będę zaszczycony każdym zaproszeniem pana prezydenta, oczywiście. To tak. Co powinno się zmienić w zasadach wyborów sędziów Trybunału? Ja nie jestem prawnikiem i tutaj tej takiej wiedzy co do mechanizmów i co do konsekwencji tego nie posiadam, ale konsekwencje widzę. Trybunał Konstytucyjny nie może być takim ciałem, który stoi ponad wszystkim. To jest ciało, które musi być też jakoś miarkowane przez demokrację, przez układ właśnie tej woli narodu, co ja powiedziałem, która wypowiada się z większością i tak dalej. Ona nie może, to jest to właśnie to, nie wiem jak to powinno być teraz przy tej konstytucji, ale to sobie, ten banał, który ja, ta oczywistość, którą powiedziałem w Sejmie, ona powinna być początkiem, jednym z początków nowej konstytucji.
że właśnie wola narodu ma być ponad konstytucją nawet. Tylko pytanie, jak, prawo jak wyrażona ta narodu, wola narodu, dobro panie przewodniczący. Posłowie ruchu Kukiz 15, pana klubu, zaproponowali zmianę formuły ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby kompetencje Trybunału zostały przeniesione do Sądu Najwyższego. Nie rozumiem, mi się wydaje, no jest to może i do jakiś pewien pomysł, ale ja nie jestem w stanie go tak do końca ocenić, no bo tak czy inaczej wchodzimy na władzę sądowniczą, czy to zwać Trybunałem Konstytucyjnym, czy Sądem Najwyższym. No, te błędy, które popełnił Trybunał Konstytucyjny, gdyby popełnił Sąd Najwyższy, byśmy mieli podobną sytuację. Także to nie jest takie głębsze wyjście. Pana koledzy mówią jeszcze, trzeba zapewnić prawdziwą apolityczność sędziów, którzy orzekają. Pytanie tylko, jak tę prawdziwą apolityczność zapewnić? Tak do końca nie. Ja nie widzę takiego wyjścia łatwego, no bo nawet sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, którzy mają jeszcze większą niezależność niż nasi, tak, bo są sędziami dożywotnimi, tak, no to też pewnej apolityczności nikt Amerykanom nie gwarantuje. Także to jest taka troszeczkę taka pewna iluzja, pewien idealizm moich kolegów, że mówi to się pan, tak da. Mówi pan o nowej konstytucji. Stanął pan na czele poselskiego zespołu na rzecz nowej konstytucji, który ma za sobą dwa posiedzenia, ale wciąż jest tam 6 posłów. I to są posłowie klubu Kukiz 15 i jeden niezrzeszony. No to wygląda na to, że inni posłowie nie garną się do pracy nad nową konstytucją. Możliwe, no będziemy prosić innych kolegów, ale no to nie jest rzecz na miesiące, to jest rzecz na lata. To jest jednym z elementów. My też ten klub, ten zespół poselski, przecież nie rościmy sobie pretensji, że będziemy głównym elementem tworzenia konstytucji. No, my prosimy właśnie prawników, właśnie prosimy też ekspertów Polski, z zagranicy, prosimy o rady, o udział i prosimy o poważną dyskusję na ten temat. No właśnie, spojrzałem do regulaminu zespołu i przeczytałem, że celem powołania zespołu jest przygotowanie przy udziale społeczeństwa projektu nowej konstytucji i chodzi o przygotowanie obywatelskiego projektu konstytucji. Jak obywatele będą mogli się włączyć w pracę tego zespołu? No myślę, że chcemy zrobić jakieś konferencje, chcemy tą swoją propozycję propagować w mediach. No i uważamy, że to jest taki główny sposób poddać to krytyce. No to nie jest też tak, że my ten projekt obywatelski będziemy starali się przygotować, ale on będzie musiał mieć recenzję, będzie musiał mieć no właśnie jakieś takie uzupełnienie ze strony bardzo poważnego grona ekspertów, prawników i tak to widzimy. Ale obywatel Jan Kowalski może się zgłosić do zespołu i powiedzieć, chce tego i tego w konstytucji? No może napisać, tak, może napisać, może prosić, że to mu brakuje. W tej konstytucji, ta konstytucja w dużym stopniu tak trochę mało gwarantuje sprawiedliwość, bo sądy, wymiar sprawiedliwości właśnie postrzegany jest przez bardzo dużą część obywateli niesprawiedliwie, że im krzywdzi, że im szkodzi. No trzeba tu takie znaleźć rozwiązania, takie dołączyć, czy takie odjąć, takie uprawnienia, które poprawią jakby stan państwa. Poseł Kornel Morawiecki, Kukiz 15. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Bardzo dziękuję.